Witam serdecznie na kolejnym filmie, tym razem z algorytmu węgierskiego w ramach badań operacyjnych. Chciałam Wam pokazać, jak można prawidłowo przydzielić określoną maszynę do produkcji określonego wyrobu, żeby jak najniższy był możliwy koszt wyprodukowania każdego z tych wyrobów. Jest to tak zwane zagadnienie przydziału. Dlaczego? Bo każda maszyna może produkować maksymalnie tylko jeden z wyrobów. Wszystko zależy od kosztów produkcji. My oczywiście jako element optymalizacji chcemy, żeby nasza funkcja celu, jaką będzie koszt produkcji przez daną maszynę, był jak najniższy. Zastosujemy algorytm węgierski, czyli algorytm przydziału. Wybrać, która maszyna będzie produkowała który z wyrobów, trzeba znać na początek macierz kosztów, które wskazują i ile powiedzmy kosztuje nas wyprodukowanie jednej sztuki przez daną maszynę. Tu mamy różne wysokości, aż od 80 do 6, to też wszystko jest możliwe. A sam X w takich zadaniach oznacza tutaj produkcję niemożliwą. Czyli w tym miejscu, jeżeli byście potrzebowali na przykład do obliczeń liczbę, to ją możecie wpisać jako X równą milion, tak? Dowolna liczba, tyle żeby była tak wysoka, żeby się nie opłacało w tym miejscu tę maszynę wykorzystywać do produkcji wyrobu. A. Algorytm polega na tym, że musimy przepisać na początek naszą macierz, na której będziemy bazować. Jest to macierz kosztów jednostkowych. Jeżeli ja sobie zapiszę, że tu mamy powiedzmy ABC jako pierwszą, drugą, trzecią maszynę i 1, 2, 3 w wierszach, to jest kwestia oznakowania, mamy tutaj kolejne nasze produkty, to tutaj, jak zauważymy, mamy nasze koszty przepisane z góry. Ja w miejsce X, już tak jak mówiłam, wpisałam wysoką liczbę, żeby po prostu, mówiąc wprost, Excel mi nie kupił, że mam policzyć minimum z elementu X, który jest literą. Znajdujemy po pierwsze minimalny element w każdym z tych wierszy, czyli z tego wiersza bierzemy minimum, z tego i z tego. Ja tu kolorami już rozróżniłam te elementy minimalne i teraz, jak to zauważymy, to jest dziesiątka, w tym wierszu najniższą liczbą jest 30, w tym wierszu najniższą liczbą jest 6. Jeżeli teraz chcemy iść dalej, to od każdego elementu z tego wiersza będzie trzeba odjąć tą dziesiątkę. Zobaczymy, co wyjdzie. 80 minus 10 mamy 70, 60 minus 10 jest 50, naturalnie 10 minus 10 jest tu 10, 40 minus 10 jest 30. Tak samo z kolejnym wierszem postępujemy. Jeżeli minimalna wartość z wiersza wynosiła 30, to od każdego z tych elementów odejmujemy 30, czyli zostaje tu 970, tutaj było 30 jest 0, było 50 jest 20, było 40 jest 10. Jeżeli od tych elementów musimy odjąć najniższą, która wynosi 6, to zostaje 24, 14, 0 i 4. Teraz z tego, co nam pozostaje, musimy policzyć teraz minimalną z każdej z tych kolumn. Czyli z tych elementów, które tutaj mamy, liczymy minimalną. Minimalną, czyli najniższą z możliwych. Z tych liczb najniższą z tej kolumny jest 24, z tych liczb najniższą jest 0, tutaj jest 0 i tutaj jest 4. Co my w tym momencie robimy? Tak samo jak przy odejmowaniu minimalnej z wiersza, teraz będziemy odejmować minimalną z kolumn. Czyli tu od tych liczb odejmę 24, od tych liczb odejmę 0, tu też 0 i od tych liczb odejmę 4. Tu otrzymamy wyniki. Musimy w tym momencie określić, jaki mamy rozmiar tej macierzy. U nas rozmiar tej macierzy, ona ma wymiary 3x4, czyli powinniśmy mieć liczbę niezależnych wierszy lub kolumn, czyli tutaj rzędowi maksymalnie 3. Jeżeli już wiemy, gdzie może mieć miejsce, powiedzmy, ewentualnie przydział poszczególnej maszyny do poszczególnego asortymentu, to
czyli tam, gdzie są faktycznie te nasze zera, to my możemy sobie jeszcze raz przepisać naszą macierz kosztów, ale tylko z tymi kosztami, które są możliwe do realizacji. I teraz, żeby wybrać, która maszyna będzie produkowała który wyrób, my musimy zacząć od, wiadomo, że każda maszyna musi produkować, czyli zobaczmy, że maszyna na przykład pierwsza ma tylko możliwość produkcji wyrobu trzeciego, czyli C. I w tym momencie ten wyrób będzie produkowała, czyli maszyna pierwsza wykona wyrób trzeci, czyli w naszym oznaczeniu C. I teraz o tą maszynę i o ten wyrób, czyli tutaj ten element, ten wiersz i tą kolumnę usuwamy, zostaje nam ten zapis i z niego zauważamy, że teraz maszyna druga może tylko produkować wyrób B, bo został A, B i D. Jeżeli maszyna druga może produkować, jeżeli maszyna druga może produkować tylko wyrób B, no to będzie go produkować, bo nie ma innej możliwości i tak możemy to zapisać, czyli czy wyrób 2, czy wyrób B, to nie ma znaczenia, czyli usuwamy teraz możliwość jakby zastosowania maszyny drugiej i wyrobu B. Czyli zostaje nam tylko do dyspozycji maszyna trzecia, która może produkować albo wyrób A, albo wyrób D. Więc teraz pytanie, który z tych wyrobów wykona maszyna? Maszyna trzecia wykona tylko wyrób D. Dlaczego? Bo on generuje niższy koszt produkcji, a na tym właśnie nam zależy. Więc jeżeli macie do wyboru, to wybieracie ten, powiedzmy, wybór ostateczny, który daje nam niższy koszt jednostkowy, to akurat jednostkowy. Czyli podsumowując, maszyna pierwsza, druga i trzecia będzie wykonywała po kolei te wyroby, które są wypisane, czyli pomijamy w ogóle produkcję wyrobu pierwszego, on nie będzie produkowany. I pytanie, ile wynosi łączny koszt produkcji każdego z tych wyrobów? Jednostkowy oczywiście, jeżeli każda maszyna będzie uruchomiona, to w tym momencie do kosztu pierwszego wyrobu, czyli tutaj będzie po kolei i drugiego, trzeciego i czwartego, już nieważne w której to kolejności, łącznie będzie 50. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić.
Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.